Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja chciałem zapytać o ten zespół Aspergera. Czy można coś więcej o przyczynach? Czy to jest uwarunkowane genetycznie, czy mogą być też jakieś inne przyczyny? Nie jestem może specjalistą od Aspergera. Ogólne mam orientację jako psycholog, który ma do czynienia czasami w gabinecie z osobą, która przychodzi, ujawnia, a czasami ostatnio to raczej miałem z młodymi ludźmi, gdzie zaobserwowali to rodzice, że jest dziwne zachowanie syna czy córki. I w procesie takiej obserwacji, diagnostyki, wywiadu, który prowadziłem, dostrzegałem pewne cechy i kierowałem do specjalistów. Ale generalnie zespół Aspergera jest zespołem pewnych dysfunkcji z około autystycznych. Powiedzmy, jest to pewna i to jest genetyczne uwarunkowanie, to nie jest psychospołecznie, to znaczy chodzi o natężenie pewnych objawów, może wynikać z pewnego niedostosowanego sposobu funkcjonowania z taką osobą. Czy ktoś oczekuje pewnych określonych postaw, czy wywiera presję na tego człowieka, wtedy będzie ogromny dysonans, będą napięcia z tym Aspergerem. Asperger charakteryzuje się głównie pewną sztywnością postrzegania rzeczywistości. Ma niski poziom poczucia humoru, jest bardzo konsekwentny, jest bardzo taki szczegółowy. Cechy takie emocjonalne są takie, że jeśli Asperger kocha, to kocha na zabój. Jeśli kogoś nie będzie lubił, będzie trudno, żeby się do niego kiedyś tam zmienił, powiedzmy, nie? Są to takie dysfunkcje, które, jak właśnie mówiąc o tym, już zawężają jego pole swobodnego kontaktu z innymi. I tutaj trzeba wtedy pracy, świadomości, środowiska, o czym za chwilę też będziemy mówić w kontekście innych kwestii, żeby wiedzieli, jak z nim rozmawiać i żeby się nie oburzali, że podszedłem do niego, podałem mu rękę, dzień dobry, on głowę odwrócił i poszedł. Nie? Coś niewychowane dziecko. No taki jest Asperger. On ma trudności w bezpośrednim kontakcie. On wybiera sobie tych, z którymi chce być blisko, a jeśli jest zmuszony do jakiegoś takiego kontaktu, interakcji, to go kosztuje wiele. I stąd też to można poczytać. Dzisiaj wiele jest informacji ogólnych na temat Aspergera, ale generalnie jeśli chodzi o te kwestie, to nie są kwestie nabywalne w trakcie. To są uwarunkowania, które gdzieś tam genetycznie są gdzieś zakorzenione. Jakie są tego przyczyny, to no nie ma medycyna i nauka dzisiaj wiedzy dotyczącej wielu przyczyn chorób. To są właśnie, no dlatego ja to, co mówiłem wcześniej, przyczynę widzę biblijnie rzecz biorąc w tym, że no jest ta podstawowa dysfunkcja. Straciliśmy doskonałość naszego stworzenia przez grzech. A teraz są mnożenie się rozmaitych dysfunkcji, które są w nas. Także tak bym mógł to odpowiedzieć. Wiem, że może to niewyczerpująco. Chciałem zadać pytanie odnośnie depresji, bo no z jednej strony wiemy, że to jest poważne schorzenie i to rzeczywiście ludzie ciężko przechodzą, ale z drugiej strony no, można zauważyć, taka jest teraz tendencja, że często ludzie teraz chodzą właśnie do jakichś tam różnych terapeutów i bardzo często słyszymy, że mają stwierdzoną depresję. I często to też jakby tak wydaje się, że to jest trochę nadwyraz, nie? I tak jak też po znajomych tutaj akurat z żoną mamy taki tam przypadek, że jest na przykład stwierdzona u znajomego depresja, bo rzeczywiście tam stracił firmę i któremu się świat posypał, no ale jakby wydaje się, że okej, terapeuta stwierdził, że jest depresja, a teraz cała rodzina przez to cierpi, no bo żona została teraz sama, spłaca kredyty, bo on nic nie robi, jakby bo ma stwierdzoną depresję. Jakby nie widać w nim takiej chęci do życia, do walki, tam po prostu sobie mówi, że musi spacerować dużo, chodzić z psem i tak dalej, a jakby nie podejmuje działań. I chodzi mi o to generalnie, kiedy tak jakby, żeby kogoś nie skrzywdzić, ale kiedy jakby rozróżnić, że to depresja jest depresją, a kiedy to jest zwykłe lenistwo, nie? No bo ja na przykład patrząc na to z boku bym powiedział, nie wiem, trzeba tym facetem jakoś wstrząsnąć, nie? Dać mu kopniaka, no niech on zacznie działać, no bo to tam, że stracił firmę, no to nie znaczy, że teraz na przykład cała rodzina ma wszystko cierpieć, a on nic sobie nie robi, bo ma stwierdzoną depresję, nie? No ale z drugiej strony wiem, że też ja w rodzinie miałem takie przypadki, że no, ludzie na depresję naprawdę cierpią i to są próby samobójcze i tak dalej.
Czy jakoś można tak no to zdiagnozować, no żeby to nie zrobić komu krzywdy, kiedy to jest lenistwo zwykłe, a kiedy rzeczywiście depresja jest depresją, nie? Bo to, tak żeby nie cierpiała ta osoba, która jest zdiagnozowana, ale też żeby rodzina nie cierpiała przez to, nie? Bo to czasami są tragedie rodzinne przez to, że depresja jest jakby stwierdzona w rodzinie, nie? Na pewno tak. Cóż, depresja ma wiele twarzy i form, powiedzmy, ujawniania się czy urzeczywistniania. Głównie musimy powiedzieć tak, że można rozróżnić depresję. Powiedzieliśmy sobie o tych jedno-dwubiegunowej, tam jeszcze mamy dystemiczną, rozkładającą się w czasie, gdzie powoli człowiek zaczyna być troszkę wycofany, taki smutniejszy, taki wygaszony i to aż do momentu, kiedy to mu doskwiera. Natomiast generalny podział jest taki, jest depresja endogenna i egzogenna. Endogenna jest to wewnętrzna, genetyczna. I ona nie zawsze, a bardzo często nie ma zbyt wiele wspólnego z doznaniami psychospołecznymi, czyli z interakcją społeczną. To znaczy, że nie ma powodów, powiedzmy, no czego ty nie cieszysz się? No syn zdał maturę, no co ty? Co ty taka smutna jesteś? No chodźmy na pizzę, no, wzruszasz ramionami, no co? W ogóle nie potrafisz okazać. I czasami ludzie mają pretensje, że ktoś, a ta osoba mówi, że no nie wiem, nie cieszę się, no nie wiem dlaczego się nie cieszę. Ona czasem może nie rozumieć. Endogenna depresja, ona powoduje, ujawnia pewne cechy właśnie obniżonego nastroju, wycofania się. Człowiek może tego nie rozumieć. Ci, którzy właśnie jeszcze nie mają zaostrzonych objawów, a zaostrzony objaw to jest skrajnie zaniżające się, powiedzmy, nastrój i napęd, bo nie chce się wstawać. Bo taka głęboka kliniczna depresja nieleczona może polegać na tym, że ktoś nie wyjdzie z pokoju, że może go szarpać i tak dalej, on się obróci, nie będzie z tobą rozmawiał. To jest niezależne od tych ludzi. I tu jest bardzo trudne, bo czasami nie wiemy, co się w ich głowie rodzi. Możemy zastać ich w bardzo dziwnej sytuacji, między innymi przy próbie samobójczej. Egzogenna to jest ta zewnętrzna, bardziej uwarunkowana też psychospołecznymi czynnikami. Czyli ja mam tendencje organiczne, powiedzmy, te polegające na genetycznym uwarunkowaniu, że mam skłonności, mogę mieć, w mojej rodzinie bywały takie rzeczy, załóżmy, wiem o tym, ale psychospołeczne doświadczenia, czyli coś się dzieje, jakaś sytuacja, coś, co sprawiło, że wstrząsnęło moim życiem, doprowadziło do katastrofy i moja konfrontacja z tym, że uderzyło w moje samopoczucie, w poczucie pewności siebie, poczucie sprawczości, niska samoocena. To wszystko sprawiło, że zawiesiłem się, wymknęło mi się wszystko z rąk, tak jak ten człowiek, zbankrutował, bardzo możliwe, bo takich historii znam wiele, gdzie po prostu to uderzyło bardzo mocno w rodzinę. No i jakby tak zamroził się, powiedzmy, nie? Że wszyscy oczekują jakiejś reakcji, a on nie ma energii. I to może być związane z tym, że na pewno tak jest, że może to być, skoro diagnozowano, podejrzewam, że zrobiono to bardzo właściwie, bo i tak to wygląda, że społeczeństwo może postrzegać to jako lenistwo, powiedzmy, albo nieudacznik, nie wyszło mu, to się obraził na wszystko. No troszeczkę takich czynników może tam być. Natomiast na pewno, jeśli u podłoża jest ta depresja, stąd też będą takie rzeczy, że on będzie mówił, że nie mam siły tego robić. Że on nawet mówi, masz tu komputer, zobacz, zrobiłem, patrz, wejdziesz, zrobisz tylko to, zrób tylko to. I on usiądzie, on będzie klikał i powie, nie będę tego robił, nie dam rady. No ale przecież to robiłeś, co się stało? No, on nie stracił wiedzy na ten temat, on nie ma motywacji. I to jest, i tutaj leczenie polega na wprowadzeniu właściwej farmakologii. Ale to, co jest bardzo istotne, co należy też podkreślić tutaj, że farmakologia to nie jest wszystko. To czasami ludzie myślą, że no, mamy tyle tabletek, tyle produkuje się fajnych środków, że tylko wziąć te lekarstwa. Nie, farmakologia to nie wszystko. Że nie leczy się, praktycznie nie ma chorób, które by tylko były opierane na leczeniu w postaci farmakologii. A szczególnie w psychiatrycznej doświadczeniu bardzo istotne jest zaangażowanie człowieka do pracy umysłu, do tego, żeby jego świadomość była funkcjonowała. I dlatego też dzisiaj się proponuje sesje terapeutyczne dla chorych, nawet na schizofrenię, kiedy, jak mówiliśmy, jest to rozbieżność między rzeczywistością a jego światem pojęć, żeby on umiał rozróżniać swoje objawy, żeby umiał dostrzegać tą dysproporcję między rzeczywistością. To jest psychoedukacja, to są spotkania, to są kontakty. To samo chory na depresję potrzeba, żeby pomóc mu
nie pielęgnować chorobę, że no przychodzić, pan bierze leki, jak jest panu smutno, ale przecież nie jest tak źle, proszę pana, no będzie dobrze, no. Proszę tak wierzyć, że będzie dobrze. No i po sesji poszedł, nie? No nie, to będzie kiepska sesja. Tak to robi sąsiadka spod piątki, jak spotka na klatce schodowej, to bardzo fajna sesja. Mniej kosztuje. Natomiast tutaj jest potrzeba prowadzenia do tego, żeby on wrócił do konstruktywnego myślenia. Mimo świadomości tego, że jest mu ciężko. Tu budowanie motywacji, nie? I to, co ja ze swojego podwórka mogę powiedzieć, że nad tym często pracuję, że pracując z chorymi, czy na schizofrenię, czy na depresję, że próbuję budować ich motywację do powrotu do zaangażowania. I jest takie są, powiedzmy, trzy kroki profilaktyczne, czyli zapobiegające, jak i też wspierające życie z pewnym jakąś dysfunkcją. Pierwsza rzecz to dbałość o kondycję fizyczną. Po pierwsze, dobry sen, właściwa dieta i ruch fizyczny, ruch sportowy. Ruch, w którym angażuję moje mięśnie. Co to znaczy angażuję mięśnie? Ten ruch sportowy, który sprawia, że się pocisz, kiedy coś wykonujesz. Nie ruch sportowy, że idę na spacer. No idziesz tak, że prawie żadnej energii nie było. Po prostu szedłeś sobie, te stopy cię bolą, bo stałeś w pionie i ciężar ciała przyginał stopy. No stopy się zmęczyły, ale mięśnie za bardzo nie działały tutaj. No idź tak, żebyś poczuł, że łydki, i aż poczujesz, o rany, jak mnie bolą łydki, nigdy tak mnie nie bolały. Jak zaczniesz normalnie chodzić, to cię łydki zaczną boleć, bo stopa, mięśnie, wszystko się... Ale co jest najistotniejsze, kiedy pot występuje, to znaczy, że wychodzą płyny fizjologiczne i toksyny z ciała, a w tym czasie sygnał jest automatyczny. Tak nas Twórca stworzył. I to w medycynie się nazywa homeostazą, czyli dążenie organizmu pozaświadome do równowagi. Co to znaczy? I w tym momencie między innymi te hormony szczęścia. Jak słyszycie, że ćwicz, rób tam, to wtedy hormony szczęścia. Tak się to, powiedzmy, reklamuje. No to te endorfiny, hormony szczęścia, to inaczej te neurony odpowiedzialne za stabilizację naszą psychoemocjonalną, to znaczy serotonina i dopamina. I właśnie przez co? Przez wysiłek fizyczny. Godzinę wcześniej był smutny, zniechęcony. Zachęcili go, zmusili do ćwiczenia. Po ćwiczeniach spocił się, siedzi i patrzy, że na dystans ma rzeczy, które były gdzieś. Co, on połknął coś? Nie, nic nie połknął. Jego organizm zaczął się bronić. I dlatego to jest ta rzecz. Pierwsza rzecz, zadbać o to. Raz w tygodniu, godzina wysiłku, że aż pot po tobie spływa, zobaczysz, że będą widoczne efekty. Drugi, kontakt towarzyski. Nie opowiadać o swoich problemach w towarzystwie. Nie obciążaj tych ludzi, oni nie są specjalistami. Po co masz ich straszyć, że nie będą zakłopotani? Jak mu odpowiedzieć? No, znowu ma te same objawy. To nie zapraszajmy go następnym razem, pogadamy o czymś innym. Nie wprowadzasz towarzystwa, ale masz terapeutę, spowiednika, pastora, księdza, gdzie idziesz i rozmawiasz i zdeponujesz jemu ciężar. Natomiast z towarzystwem gry planszowe i tutaj trzeci krok, kontakt z kulturą. Koncerty, jakieś tam wycieczki, kino, teatr, opera, po prostu kontakt z kulturą. Ale bracie, my jesteśmy wierzącymi ludźmi. My nie chodzimy do kina. Nie. Możemy korzystać. I korzystasz z tego, co jest w dorobku kultury. Tak jak korzystasz z komputera chrześcijańskiego, niechrześcijańskich nie kupujemy. Nie ma takich po prostu. I tak samo tutaj. Korzystam z dorobku kultury. Po co? Ja wybieram to, co mi jest potrzebne. Lubię oglądać filmy jakieś tam przyrodnicze, przygodowe, może kino akcji. Ja wam się przyznam, że ja lubię kino akcji. A dlaczego? Bo zawsze tam jest bohater, który wpada i robi porządek. I kończy się film. No. I dlaczego? To jest tęsknota, że my chcielibyśmy, żeby tak w życiu było, że ktoś przychodzi, zarządzi i jest porządek, nie? No Chrystus przyjdzie, on będzie właśnie takim. To będzie kino akcji, jak on wróci i zarządzi tutaj porządek, to będzie wreszcie porządek, nie? Ale to jest taki substytut tego, że po prostu coś się fajnie, no, zaczęło, coś człowiek przeżywa. Kontakt z kulturą. I teraz łączymy kontakt towarzyski. Po co? Że wtedy omawiamy to, co przeżywaliśmy w kontakcie z kulturą. Tańce jakieś, powiedzmy, nie wiem, bo to nie wszyscy tańczą. Niektórzy uważają, że to jest grzech. Trudno. Może na niektórych. To jest kwestia swojego zdania. Natomiast jest to dobra też rozrywka i sposób terapeutyczny. Jak widzisz, że z żoną są nie bardzo, jakieś coraz trudniej się komunikujemy. Idźcie do szkoły tańca.
Na początku będziecie się denerwować, że dlaczego mnie depczesz, a ty złe kroki robisz. Dobra, a potem za jakiś czas zaczniecie rozmawiać ze sobą, a potem rozmowy się zaczną przedłużać z parkietu, do domu będziecie wracać. A potem usiądziecie w restauracji i będziecie rozmawiać. Tak jedna para właśnie doświadczyła, że mieli bardzo trudną sytuację. Mój znajomy wysłał ich do terapeuta, do szkoły tańca. I też byli zdziwieni, przecież ze sobą gadać nie chcemy, a my tu będziemy tańczyć. No tańcząc skoncentrowali uwagę na krokach, bo im muzyka do tańca nie przeszkadzała. Zatem musieli się nauczyć, żeby współgrać z muzyką. Ja ich na studniówce spotkałem, bo chodzę na studniówki, bo ciągle maturę zdaję. Nie, moja żona jest nauczycielem w liceum, wychowawczynią, stąd też korzystam z tego. No i widzę i patrzę, że ta para to wie, o co chodzi w tańcu. Rozmawiam z nimi, a oni mówią, że oni przeszli przez terapię i zaproponowano, że poszli do szkoły tańca. Potem tak zaczęli tańczyć, że jeszcze dwoje dzieci później nie było. Także to są metody, gdzie powiedzmy, to jest profilaktyka w zakresie duszpasterstwa, ponieważ w zakresie też radzenia sobie na przykład z depresją. Nie? Oczywiście, że nie na siłę, bo jak ktoś mówi, że nie chce iść tam gdzieś do kina, no to go nie ciągniesz. Nie? Ale jeśli perswadujesz, jeśli rozmawia z nim terapeuta i zachęca go do aktywności społecznej, powiedzmy, to znaczy znalezienia się w społeczeństwie, to pójdź na to spotkanie. Nie musisz nic mówić. Jak chcesz, to cię nie musisz nawet witać, ale przynajmniej zajmij miejsce. Usiądź, popatrz na tych ludzi, jak reagują, na ich emocje. Musimy wracać. Nie ma lekarstw na szczęście. I dlatego jakby tutaj w tej dziedzinie bym zachęcał, żeby korzystał z psychoterapii adaptacyjnej, żeby pomogła mu po prostu powrócić do zaangażowania. Czy on będzie znów sprawnym, powiedzmy, biznesmenem, tego nie mogę gwarantować, nie wiem, ale na pewno może polepszyć jego aktywność niż tylko przyzwyczajanie się: jestem chory, ja biorę leki, a to nie dla mnie już. Bo to już jest w pewnym stopniu czasami decyzja ludzi, że oni nie dają sobie szansy, żeby coś zmienić, zgadzają się na tę dysfunkcję i potem się sypie. Nie? Dlatego tu bym taką rzecz zaproponował, ale z depresją jest tak, że to jest trudne. Łatwiej nam z dystansu niekiedy. Ja też czasami widziałem, bo jak znałem niektórych ludzi, to też się zastanawiałem, ile tam jest tej depresji, a ile zwykłego lenistwa. Musimy zwrócić uwagę, że charakter to jest zespół nawyków, a nawyki to są stale powtarzające się czynności w nas. Kiedy człowiek choruje, nabiera nowych nawyków. No, że chory jestem na depresję. Nie, ja się czuję, no nie czuję, nie chcę pójść z wami do tego kina. To raz odmawiam, drugi raz. Potem się przyzwyczajasz do tego, że już nie chodzisz z ludźmi do kina, już innych rzeczy nie robisz. I to nie są tylko objawy chorobowe, ale moje dostosowywanie się i dostosowanie mojego charakteru, że nawyku nabieram, że ja już tego nie robię. A potem, kiedy nie ma już podstaw, żebym tego nie robił, to już mi się nie chce, bo ja odwykłem od tego. I później pytanie, czy to jest choroba, czy ja pozwoliłem sobie na utrwalenie pewnych rzeczy. I to jest proces terapeutyczny wtedy pomagający człowiekowi odkryć, co on jeszcze może zrobić ze swoim życiem, czego już nie da rady. Nie? Ale to są takie prace jakby wsparcie psychologiczne bądź też psychoterapia, gdzie wtedy taki człowiek chorujący nawet na depresję może więcej angażować swoje myślenie, bo depresja, jak powiedzieliśmy, to jest stan umysłu, który ma skłonność, jeśli mamy na uwadze depresję jednobiegunową, obniżającą nastrój, że mamy skłonność do krytycyzmu, do czarnowictwa, do zniechęcenia. No i tutaj w pewnym stopniu możemy pewne rzeczy przełamać, nie? Że możemy się zmobilizować. To my robimy w szpitalu, na przykład, co u pana, czy coś pan czytał? Nie, nic mnie interesuje. Oglądał pan telewizję? Proszę wyjść na korytarz, obejrzeć coś. Co wczoraj było w dzienniku? Nie? Pytamy czasami, nie? Zwykłe rzeczy, że a wychodził pan rozmawiać z pacjentami na korytarzu? Nie, tu nie ma z kim gadać, ja tu leżę głównie, nie? I my wyciągamy pacjentów, mówimy, że nie możesz leżeć, musisz wstać, wyjść na korytarz, jakaś interakcja i obserwujemy po prostu, że dajemy leki, ale też angażujemy, że oni muszą się aktywizować, muszą chodzić, dlatego że nie mogą zastać. Jeszcze jedno porównanie. Jak ktoś złamie rękę, przez miesiąc nosił, powiedzmy, na tym blaku rękę, to co później? Zdejmujemy, ale proszę zostawić ten szaliczek. Tu tak ładnie wygląda, pan sobie będzie tak nosił. No jak zostawi po zdjęciu gipsu,
to za rok już będą bardzo duże trudności, żeby w ogóle rozprostować. Czyli co się działo? Przecież boli mnie, jak rozginam. Boli, to będzie boleć, ale to jest powrót do zdrowia, do ruchu. Podobnie z psychiką. Powrót do równowagi wymaga zaangażowania, ale o tym najpierw pacjent musi być uświadomiony, a potem są pewne kroki konkretne, co ten pacjent może robić. Może zbyt rozbudowana odpowiedź, ale... Jak w anhedonii odnaleźć słowa Pisma, zawsze się radujcie. Jak to połączyć? Tak, no myślę, że po pierwsze warto by było zdefiniować, co to znaczy biblijnie zawsze się radujcie i radość w Biblii. Bo pytanie, jaka jest generalnie definicja i opinia o radości. Jeśli zajrzycie do słownika, to zobaczycie dziesiątki słów, synonimów dotyczących radości. Od bardzo skrajnej euforii, powiedzmy szaleństwa, do po prostu pogody ducha. Że nie widać nawet na twarzy, żeby był zadowolony, ale też nie widać, żeby był smutny. I pytanie, czy się cieszysz? On mówi, bardzo. No bo też, bo pytanie, a kto tak może odpowiedzieć? No jakbyście mieli osobowość o bardzo silnej takiej cechach, powiedzmy, flegmatycznych, no to flegmatyk będzie właśnie, to będzie jego euforia. Euforia to będzie, coś, poszalał po prostu flegmatyk, nie? Bo się zaśmiał głośno, no bo on zazwyczaj nie jest w jego naturze ekspresja takich emocji. Ale czy on jest bardzo smutny? Nie, zadowolony, spokojnie, wszystko jest fajnie. Nie? I faktycznie, no podobnie może się zachować, powiedzmy, nie sangwinika, a choleryk i powiedzmy melancholik. Melancholik właśnie może przybierać podobną, powiedzmy, cechę zachowania, też taki spokojny i tak dalej, tylko że w melancholiku to się gotuje. On musi maskę zakładać. Nie, jest dobrze. Nie, wszystko jest... Ja tylko tak wyglądam. Tam się gotuje. I dlatego można powiedzieć, że to są w anhedonii, co można zrobić, jak to robić. Przede wszystkim radość w Panu. To ja tak jak rozumiem, radość w Panu to jest moja decyzja i moja świadomość. Radość w Panu jest osadzona mocno na wierze, a nie na doznaniu. Oczywiście, że ona się potęguje i wzmacnia, jeśli moja wiara łączy się z doświadczeniem i doznaniem. Ale to doznanie też często jest takie, że przy zastosowaniu tej zasady proście, a będzie wam dane. I koniec. Proszę, a Bóg mi nie daje. To nie doczytałeś do końca. Jak to? Proście, będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a wam otworzą. To jest sekwencja. To nie jest alternatywa, to nie jest do wyboru, że kto chce, to niech idzie, szuka, kto chce, niech puka, a kto nie, to jak leniwy, to niech prosi. No nie, prosisz, wstajesz, szukasz, wychodzisz i pukasz. Czyli okazuje się, że wyjście po doświadczenie radości polega na tym, by chcesz mieć... I tutaj przywołam jeszcze jeden przykład, że ludzie czasami chcą mieć satysfakcję, że no... Tak się niepokoję tutaj z tymi ludźmi, tacy dziwni ludzie, no. Ja z nimi rozmawiałem, nie zgadzamy się ze sobą. Ja tak się źle czuję w tej atmosferze. Jakieś lekarstwa na to, żebym nie czuł się taki smutny, taki zażenowany z nimi. No, można się naćpać lekami różnymi psychotropowymi, ale nie będziesz miał w ogóle kontaktu z tymi ludźmi. Będziesz spokojny, oczywiście, ale interakcja będzie zaburzona. Natomiast lepiej, jeśli nie jesteś chory, bo lekarstwa są potrzebne chorym ludziom. A nie ludziom, którzy nie radzą sobie ze swoimi emocjami. I tutaj dobra jest ocena czasami psychologa czy psychiatry, że czy ja naprawdę jestem chory. Jeśli mam zaburzenia pewne mojej, powiedzmy, może osobowości i one pojawiają się rzeczy, to tutaj jest bardzo ważna aktywność. I dlatego czasami można zaproponować, niepokoić się, a rozmawiaj z tymi ludźmi, że ci się nie podoba to, co oni powiedzieli, a powiedziałeś im swoje poglądy. A nie, no to bo oni będą mnie lubić. Dlaczego zakładasz od razu? Powiedz to, co czujesz. Spróbuj się z nimi pojednać. Ty zaakceptuj ich i toleruj ich odmienne poglądy i poproś, żeby tolerowali twoje. Doprowadź do pojednania. I tak było, że jeden z pacjentów miał kłopoty ze swoją rodziną, nie mógł się dogadać, no i wybrał lekarstwa, nie spał, mówi, że tak głęboka depresja, że lekarstwa nie działają. Ja tak patrzę, no ale nie próbował pan może się pojednać z tą rodziną? Zginął na 2 czy 3 miesiące, wrócił potem się pożegnać i mówi, że dogadał się z teściową i z żoną i nie biorę leków, śpię normalnie, wszystko jest dobre. On nie był chory, a brał lekarstwa i myśląc, że lekarstwa pomogą mu zaradzić problemowi, który był problemem społecznym. Jeśli ten problem społeczny nie był rozwiązany, to on tkwił ciągle w tym samym miejscu. Zatem anhedonia i radość w Panu, wdzięczność Bogu za zbawienie, za życie, za zdrowie.
i wychodzenie naprzeciw. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: poszukujesz miłości, czujesz się niedowartościowany, czujesz, że cię nikt nie kocha? Daj przynajmniej tyle miłości, ile masz innej osobie, która tego potrzebuje, a zobaczysz, że znajdziesz miłość. Czyli daję to, czego mi brakuje. Pytanie, czy mam na to siłę? Wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam uczynili, to wy im czyńcie. I drugie pytanie. Czy może pastor powiedzieć coś na temat PTSD i jak sobie z nim radzić? Albo w jaki sposób wesprzeć osobę zmagającą się z nim? Z zespołem pourazowego czy posttraumatycznego zespołu stresu pourazowego. Co to znaczy? No, to jest problem taki, że to jest właśnie nasza pamięć, w której gdzieś poza świadomie koduje się pewne doświadczenie, które polega na tym, że zapisuje się to bez naszej jakby woli i wiedzy, przeżycie traumatyczne, powiedzmy. Nie? A traumatyczne to jest poważne zagrożenie zdrowia i życia, bądź powiedzmy stres pourazowy, że uraz psychiczny może być, że może nie było to zagrożenie zdrowia ani życia, ale bardzo silne przeżycie emocjonalne, bardzo przykre, może uderzające bardzo mocno w poczucie mojej wartości, poczucie sprawczości, poczucie wiary w siebie i tak dalej. I to są rzeczy, które przeżywamy i to jest ciekawa rzecz, bo pamięć między innymi, ona funkcjonuje w taki sposób, że najłatwiej i szybciej zapamiętujemy bodźce o silnym ładunku emocjonalnym. Czyli po prostu, bo nie wiem, czy oglądaliście taki jeden film, pamiętam, że świetna, to jest piękna ilustracja do tego, do działania pamięci, że bierze miecz do młodego człowieka i pasuje cię na rycerza i kładzie mu ten miecz, od tej pory jesteś rycerzem. I w pewnym momencie on mu z pięści czy tam z całej dłoni uderzył mocno w twarz, tak że ten upadł, a mówi, a to, żebyś pamiętał, co się wydarzyło. I pytanie, co to jest? Właśnie, bardzo silny ładunek emocjonalny. Po prostu na pewno będzie pamiętał. Ale i zobaczcie, z czego się składa później nasza pamięć, która jest komponentą, czyli częścią naszego nastroju. Właśnie z czego nastrój się składa? On się składa też z pamięci. I teraz pytanie, czym napełnioną masz tę pamięć? Jeśli w tej pamięci jest dużo tych bodźców o negatywnym ładunku emocjonalnym, stąd też jak pytasz ludzi, co dobrego, czy możesz coś przypomnieć, to ludzie często pamiętają, moje dzieciństwo było takie, a to się stało, że łatwiej jest powiedzieć o smutnych rzeczach. Dlaczego? Bo faktycznie, że w życiu bardzo często mamy więcej tych ładunków takich negatywnych, przykrych i dlatego ich dużo siedzi, ale my też mamy dobre. Na pewno nie było tak w życiu żadnego człowieka, żeby było tylko zło. Chyba, że dziecko się urodziło, od razu je zabili. No to ono nie ma co wspominać. Ale jest duszą żywą, którą spotkamy w niebie. Natomiast jeśli chodzi o człowieka, który żyje, na pewno są sytuacje dobre. I warto pracować nad tym, żeby sobie przypominać. I to jest też metoda, że spróbuj napisać Bogu wdzięczność za to, czego doświadczyłeś w życiu. Nie? Spróbuj przywoływać z pamięci rzeczy dobre. Tym są świadectwa na nabożeństwach. To jest piąta Ewangelia. Opowiedz, co dzisiaj Bóg czyni w twoim życiu. Przypomnij sobie, przywołuj te w pamięci, te rzeczy. To jest bardzo ważne. I do tego na przykład, dlatego należy takie rzeczy robić, jak celebrować. Celebrować jakieś rocznice, celebrować specjalne spotkania. Należy też robić jako wychowawca, rodzic, kiedy zadałeś zadanie, że mają posprzątać podłogę, zmyć naczynia. Kiedy przychodzisz, no dobra, okej, już, włączył telewizor, ogląda, no, tak ma być. No, słabo, to oni zrobili, fajnie, ale jak przyjdziesz, mówisz, jestem z was dumny. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze zrobicie. W nagrodę zamawiamy pizzę, siadamy, jemy, nabrudzimy sobie, bo umiecie sprzątać, nie? I celebrujemy to, powiedz, nie? No to, żeby kuć żelazo, póki gorące. Jak zjedzą pizzę, na pewno chętnie posprzątają. Natomiast chodzi o to, że celebrujemy i dodajemy pozytywny ładunek emocjonalny. Zapamiętujemy, dlaczego warto robić właśnie takie przy okazji urodzin. To oglądamy amerykańskie filmy, ale amerykanizm, o tu ktoś z tortu wyskoczył, tam coś, jakiegoś osiołka przyprowadzili, ale Amerykanie. Słyszę, czasami ludzie mówią, tylko że tam pracują świadomie nad edukacją społeczeństwa, wiedząc o tych zaburzeniach nastrojów, że oprócz
złych rzeczy, które czasami przychodzą zupełnie bezwiednie, my mamy kontrolę nad tym, żeby przynosić też dobre rzeczy. Czyli celebrować dobre rzeczy, żeby to dziecko czy człowiek wiedział, że jest pewna grupa ludzi, z którymi się dobrze czuje, bo oni mnie szanują, cenią. Czy taki człowiek będzie marudził, nie będzie chciał przyjść na spotkanie? On będzie szedł, nawet jak będzie chory, bo idę do tych, którzy mnie kochają. Ja to pamiętam, że tam się czuję bezpieczny. I to jest skąd się pochodzi? To jest pozytywny ładunek emocjonalny, w pamięci zakorzeniony, że to powoduje, że nawet są niedogodne okazje, możliwości, ale ja idę, bo chcę tam być. Dlatego od nas zależy, jakie ładunki też do nas trafiają. Na negatywne nie zawsze mamy wpływu, ale na pozytywne zawsze. Czyń dobrze, rób dobrze, czynić dobrze nieustawajny, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Obecnie homoseksualizmu nie uważa się za zaburzenie. Jeżeli ktoś odnajduje w sobie takie cechy, a się na nie nie godzi, to czy istnieją ośrodki pomocowe? Nie tylko obecnie, bo zmiana nastąpiła w latach 60. ICD-10 jest to międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych. Tam mamy, to jest taka biblia psychiatrii i psychologii, kiedy wypisujemy opis, tworzymy medyczny opis danej choroby, kiedy diagnozujemy i stwierdzamy, że ta choroba tak się nazywa i tak. Tam musimy kryteria te diagnostyczne ująć, które są tam opisane. I w tych ICD-9 jeszcze było tak, że nawet po wojnie jeszcze to niedługo było, bo nawet jak pamiętacie, czy może orientujecie się, jak nie, to możecie się zorientować, że człowiek, który wymyślił pewien urządzenie do rozpoznawania szyfrowanych depesz niemieckich związanych z właśnie w czasie wojny i związanych przeciwko też Anglii. To była tajemnica, enigma to w ogóle enigmatyczne. Urządzenie takie rozszyfrowania kodów przekazywanych informacji. I ten człowiek był homoseksualistą, który nawet był później ograniczony i zdecydowano, że go leczono w sposób jakiś hormonalny, żeby go wyleczyć z homoseksualizmu, bo uznawano jeszcze w tamtym czasie homoseksualizm za chorobę, za coś niewłaściwego. Potem w latach 60. nastąpiła zmiana, bardzo możliwe, że poprzez lobby dużego grona homoseksualistów, że w tej dziedzinie ICD-10, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń, już wykreślono samo określenie homoseksualizmu jako zaburzenia tożsamości seksualnej. Pozostały transwestytyzm i transseksualizm. I tutaj nastąpiła ta zmiana. I potem mamy 2018 rok, bodajże mamy ICD-11 i tam się pojawia, że transwestytyzm i transseksualizm jest nie napisane, że jest zaburzeniem, ale jest dyskomfortem. Czyli ta nomenklatura zmienia się. Wiadomym jest, że środowisko homoseksualne dba o to, bo próbują to upowszechnić, znormalizować, żeby to było nie traktowane w jakiś pośredni sposób. I w tej dziedzinie również się to dzieje. No cóż, możemy się na to obrazić, tyle naszego, nie? Natomiast jako chrześcijanie trzeba podjąć właściwą postawę. Po pierwsze, moje osobiste obserwacje są takie, że homoseksualizm nie jest jedynie wyborem. Nie jest jedynie wyborem takim chwilowym, że ktoś pod wpływem złych wpływów, jakichś nacisków z innych stron, zachęty, raptem wybiera, że staje się homoseksualny. Bywa, tak bywa się w sytuacjach rozwiązłości pod wpływem narkotyków, alkoholu, na różnych imprezach, gdzie się ludzie nudzą i zaczynają robić różne rzeczy. To bywa, że się wtedy bawią, powiedzmy, to pozornie, to jest ich właśnie zabawa taka i dochodzi do takiej rozwiązłości. I tam jest jakaś grupa ludzi, która robi to z wyboru, z ciekawości. Natomiast jest grupa ludzi, która faktycznie rodzi się z pewną inklinacją i ona nawet jest obserwowalna u dzieci. I ja byłem świadkiem tego, jak po 20 lat pracowałem w jednym kościele, gdzie to pozwoliło, że można było obserwować, powiedzmy. Generalnie jak już pracuję około 34 lat jako duszpasterz i pastor, to, a szczególnie ostatnie już ponad 10 lat jako psycholog, tym bardziej wyostrza moje spojrzenie, rozumienie pewnych zagadnień, zaobserwowałem, że w środowiskach chrześcijańskich bywają tacy ludzie. Oni jeszcze są często ukryci.
jeszcze często w zborach ludzie o nich nie wiedzą. Ja miałem taką akurat może przywilej, że mieli na tyle zaufania, że przyszli ze mną rozmawiać o tym i poznawałem historię i pamiętam, obserwowałem jedną rodzinę i widziałem tam chłopca, który w dzieciństwie gdzieś tam byliśmy razem na jakichś spotkaniach i wszystkich nas bawiło, że ten chłopiec akurat dawał się przebierać przez dziewczynki w ich ubranka. I on się niesamowicie cieszył, jakby kitki były i tak chodził, nawet takie ruchy były ciekawe, nie? Nie bawił się z chłopakami tam gdzieś, tam w piłkę chcieli grać albo zabierali sobie samochody. Nie, on nie przystawał, z dziewczynami. No cóż, patrzyliśmy na to, no cóż, jeden lubi bawić się tamten, akurat się bawić z dziewczynkami. Nikt w tamtych czasach, bo to było z 30 parę lat temu, nie myślał, 30 lat temu, nie myślał o tym, że zaraz tu mamy do czynienia z jakimś wielkim problemem. Potem dopiero wystąpiło. Było widać w wieku nastoletnim i potem już w dorosłości pewne rzeczy. I okazało się rodzina wielopokoleniowa, nie? I bardzo religijna. I ten człowiek też był bardzo zaangażowany, był w kościele. I jakby, ale cały czas się działo to. Czyli to nie było tak, że on szukał, że on tam szperał. Jeszcze w tamtym czasie internetu takiego nie było. Żeby on tam się karmił internetem i od tego wszystkiego go naszło. No pytanie jest, skąd się to bierze? Przecież Bogu się nie podobają te praktyki. No bierze się stąd, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jesteśmy w niewoli skażenia. Że nawet w domu wierzących ludzi urodzi się ktoś, kto raptem odkryje w sobie pewne rzeczy, których Bóg nie chce, a on ma pokusę do tego. Ale tu bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To, czy są terapie, bywają. Nie znam osobiście, nie angażowałem się w te terapie. Nie znam ich metod, powiedzmy. Troszkę się zastanawiam nad tym, czy w przypadku, kiedy rzeczywiście jest to endogenne i biologiczne, że jest gdzieś tam w procesie, że tak powiem, już prenatalnym, w formie kształtowania się chromosomów czy różnych innych funkcji organizmu, to tam gdzieś nastąpiła dziwna przemiana. Nie znam tych szczegółów, bo to nawet i medycyna nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak to się bierze i skąd się to bierze. Ale jeśli nawet coś takiego następuje, to jeśli coś jest naturą, to trudno będzie, że tak powiem, terapeutycznie zmienić. Możemy kogoś przyzwyczaić do tego, że ma postępować inaczej, bo tak jest oczekiwane i on będzie postępował inaczej, ale to, czy jak on się będzie czuł, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie zmienić. Natomiast słyszałem o takich osobach w Ameryce, szczególnie, którzy poddali się temu i niektórzy chwalą sobie, że przeszli przez terapię chrześcijańską, powiedzmy, odwrócenia tej sytuacji, że był homoseksualistą, potem stał się hetero. Trudno mi jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat, czy to jest skuteczne. Wiem natomiast, że dzisiaj się przeakcentowuje to zagadnienie. O tyle jest to niebezpieczne, że ukrywa się inne rzeczy, że dochodzi do tego, że lepiej, żeby była panną z dzieckiem, niż jakąś tam lesbijką. A co tutaj lepszego, że jest panną z dzieckiem? Przeteczeństwo, cudzołóstwo, a homoseksualizm nie jest gorszym grzechem od grzechów innych nieczystości cielesnych, innych zboczeń, o których zakon nam pisze. Bardzo dużo jest tego. Moglibyśmy powiedzieć, że praktyki homoseksualne, bo sama orientacja seksualna, ja bym nie nazywał jej grzechem. Bo jak orientacja hetero i na przykład kobieta ma skłonność, żeby mieć, że interesują ją wiele mężczyzn albo mężczyznę, interesuje wiele kobiet, że ma żonę, ale chętnie to by był tam gdzieś z innymi jeszcze kobietami albo może to robi. Czy to co jest z nim? On się urodził z tą orientacją. On się urodził z taką skłonnością i różni się od swoich kolegów chłopaków, że tamci mają mniejsze, mają więcej poczucia jakiejś kontroli nad sobą, a on ma bardzo rozbujane to libido, jest dosyć silne i jest mu ciężko. I okazuje się wobec człowieka, mężczyzny czy kobiety, którzy mają zapędy, że tak powiem, mocno seksualne, żeby może próbować innych partnerów i to jest ich kusi, jak i wobec homoseksualisty, który się nawraca, ale czuje w sobie pociąg do tej samej płci, ale jeśli są wierzący, jednych i drugich obowiązuje to samo. Dyscyplina. Nie poddawanie się, nie ulegania swoim pokusom. I czy człowiek, który ma orientację homoseksualną, a się nawrócił, może być w kościele? Ja uważam, że może być. Tak jak każdy kłamca, który kłamał, tak jak każdy cudzołożnik, który cudzołożył, porzucił grzech i jest. I ja mam w środowisku takim znajomych, że mam takie osoby, które zdeklarowały konkretnie, że ofiaruję moje ciało, moją pożądliwość Bogu, bo wiem, że to jest złe.
I tutaj jakby druga strona tej kwestii, że niekoniecznie terapia przemieniająca tego człowieka, bo może ona wcale nie pomóc, ale nie to jest najistotniejsze, żeby on się przemienił w kwestii swojej orientacji. Najistotniejsze jest to, czy on wierzy w Boga, w Jezusa Chrystusa i czy poświęca, oddaje swoje życie Chrystusowi. Bo może się okazać, że kto pójdzie z Ewangelią do homoseksualistów? Chyba, że uważamy, że homoseksualiści to już jest opał do piekła. Czyli powiedzmy, jak już, to już oni w piekle są. No nie. Mamy głosić wszelkiemu stworzeniu, każdemu człowiekowi, tym ludziom również zwiastować Ewangelię, że Chrystus umarł za ich grzechy. I bardzo możliwe, że czasami pewni ludzie są w stanie dotrzeć do nich, rozumieć ich lepiej. Nie wiem, w każdym razie, jeśli chodzi o homoseksualizm, z moich obserwacji i powiedzmy badania pewnego, nie jest to takie bardzo jednoznaczne, że jest to taką zwykłą wolą człowieka. I jeśli ktoś ma przekonanie, mając taką orientację, że powinien podjąć się terapii, niech to zrobi zgodnie z przekonaniem. Jeśli ktoś inny szuka wyrozumiałości, wsparcia, przebaczenia u Boga, niech przychodzi do Boga i niech poddaje życie, tak jak wszyscy inni, że zapieramy się siebie, unikamy grzechu. Czy pastor może trochę rozwinąć ten temat mitów, o których poruszaliśmy, że chrześcijanin nie choruje na depresję, samobójca nie mówi o tym, co chce zrobić, czy jakieś inne przykłady? Tak, no mamy taką mitologię chrześcijańską, gdzie powiedzmy, to też powoduje, że jeśli ktoś słucha z zewnątrz, rozumny, który ma wiedzę, powiedzmy, że my prawie bajeczną otaczamy jakąś komentarzem pewne zagadnienia, to wówczas rzeczywiście są takie rzeczy. I tak było, że powstał mit, że psychologia pochodzi od diabła i wszelkie jakieś, że chrześcijanin nie powinien się tym zajmować, powiedzmy, bo to jest diabelska dziedzina. Na podstawie czego? Na podstawie pewnych opinii i jakby i teorii, które wygłaszali psycholodzy, niewierzący oczywiście, i jakby oceniano całą psychologię, nie? To w takim razie czym jest medycyna? Medycyna opiera się na ewolucjonizmie. Tak naprawdę powinniśmy się obrazić na wszystkich lekarzy, a wierzącego człowieka zapytać, wierzysz w ewolucjonizm czy nie? No bo musiałeś zdać egzamin z medycyny, psychologii przynajmniej ewolucyjnej, z kwestii wiedzy o ewolucji. No to co dostałeś? Dwóje to dobrze, to jesteś bardzo wierzący. Natomiast jak piątkę, o, to z twoją wiarą jest coś nie tak, nie? Oddzielamy wiedzę, a wiarę. Wiedza jest taka, że ja mogę dużo wiedzieć o ewolucji, co wcale nie znaczy, że ja to akceptuję i ja się temu poddaję. Ja uczę się tego, dowiaduję się i po prostu biorę pod uwagę, że taki jest prąd współczesnego myślenia. Natomiast swoje przekonanie mam takie. Oczywiście, jeśli ktoś mnie zmusza, że ja mam mówić i wskazywać na ewolucję, no to tutaj decyduję konkretnie. Tego nie będę robił. A jeśli z tego powodu ja stracę pracę, no to biorę pod uwagę taką konieczność, że ponoszę odpowiedzialność za to i będę wierny. Zatem to jest dosyć istotna rzecz taka, jeśli chodzi o mity, że tak jak powiedziałem wcześniej, że chrześcijanin nie powinien się bać tematów ani miejsc, do których ma pójść. Niech się boją ci, którzy chcą ze mną rozmawiać. Bo albo powiedzą, on znam znowu o tym Chrystusie truje. No, chcieliśmy z tobą porozmawiać, ale ja nie mogę inaczej rozmawiać o pewnych tematach, jak nie zwrócić uwagę na Chrystusa. To Pawłowi tak powiedziano na Areopagu. O tym to my tam będziemy cię słuchać innym razem. Dlaczego? Bo zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Powiedzmy, nie? A wcześniej, słuchajcie, to była ewangelizacja bez ani jednego wersetu biblijnego. Wręcz nawet powołał się na poezję grecką. Bogami jesteście. Ja tam w ogóle widzę taką hipokryzję u Pawła, bo czytamy wcześniej, że on idzie w tych Atenach, patrzy, byłem w Atenach, byłem na Areopagu, tym wchodziłem, wyobrażałem sobie, jak to mogło wyglądać i tak i on tak idzie, patrzy, tyle tych posągów koło i tam Biblia mówi, że on był po prostu poruszony wewnętrznie, wręcz oburzony, no Żyd tym bardziej, nie? Bo oni w ogóle niczego nie robią, podobizny żadnej, a w Grecji, no to podobizna na podobiznie i to w dodatku prawie pornograficzna, bo wszyscy nie bardzo ubrani. I chodzi się i patrzysz, podziwiasz to wszystko, a on się porusza, jak tak można, nie? A raptem okazuje się, że dostaje zaproszenie. Zapraszamy cię, Pawle, bo ty tam dyskutujesz na ryneczku z ludźmi na Areopag. Tam ludzie niczym innym się nie zajmują, jak tylko siedzą i dyskutują, lubią posłuchać takich rzeczy.
No i widzimy Pawła oburzenie, jakie jest. A Paweł mówi, no ja to doceniam i szanuję waszą religijność. Jesteście bardzo gorliwymi. Zaraz, Paweł, przed chwilą się oburzałeś. Mówi, cicho. Oburzałem się. Mówię, cały czas się oburzam. Tylko do czego zmierzam? Doceniam waszą religijność. A szczególnie zwróciło na mnie uwagę to, że zobaczyłem, że nieznanemu Bogu postawiliście taki pomnik. Słuchajcie, chciałem wam opowiedzieć właśnie o tym Bogu. To jest to, czytaj, 17 rozdział Dzieł Apostolskich. Majstersztyk, jeśli chodzi o to przemówienie Pawła na Areopagu. On mówi, im burze się otwierały, jak słuchali, bo on ich połechtał. Bogami jesteście, tak przecież mówi wasz wieszcz. No i się odzwała, no, dobra, dobrze mówi, powiedzmy, dobrze mówi. Efekt jest taki, że tu już między nimi powstały spory, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, bo być może niektórzy by słuchali dalej. To jest ewangelizacja, która była przegrana, bo wyśmiali go, ale ona nie była do końca przegrana. Dionizy, Areopagita, Damaris i wielu innych. Okazuje się, że dotarło do niektórych. Nie było na marne. I to jest właśnie przykład tej kwestii. Teraz mity. Właśnie mitem jest upraszczanie rzeczy, kiedy byśmy na przykład powiedzieli, bo dzisiaj jest taka tendencja. Ja oglądam też te nabożeństwa z uzdrowieniami, nabożeństwa z uwielbieniem. Zresztą ja bardzo lubię atmosferę charyzmatycznego uwielbienia. Ja lubię, ja w ogóle jestem charyzmatycznym pastorem, nie? I po prostu, ale nie może w takiej formie jak oni. Natomiast bardzo się angażuję emocjonalnie, lubię czuć, przeżywać to. I ta muzyka, sam jestem muzykiem, sam przecież komponuję, powiedzmy lubię to. Chociaż nie komponuję takich uwielbieniowych pieśni, bardziej śpiewam o nadziei, o smutku, powiedzmy, ale... Co się dzieje, że to jest fajne, to jest super, ale tam jest często na tej fali tworzone i pamiętam, bo się spotykam, bo rozmawiam z ludźmi, mówią, no ale zobacz, ranami jesteśmy uleczeni. Tak powiedział Bóg, tak masz wierzyć, jesteśmy Jego ranami uleczeni, że wszystkie choroby nasze są z Niego uleczone. No tak mówią te fragmenty Pisma Świętego, że jest to, Bóg jest naszym lekarzem, faktycznie. Ale Biblia nie tylko to mówi w kwestii chorób. Przeczytaliśmy w tamtym wykładzie. Apostoł Paweł chorował. Musiał się pogodzić z tym, że nie będzie uzdrowiony, że będzie musiał polegać na Bożej mocy i łasce, akceptując swoje słabości. Trofima chorego zostawia. Sam mówi, że był chory za pierwszym razem, kiedy do Galacjan przyjechał. To jak to jest z tymi ranami, które miały uleczyć? A może to było tak oczywiste, że Paweł nawet nie omieszkał wspomnieć, że później ja byłem zdrowy, bo przecież ranami jesteśmy uleczeni. Nie, nie. To jest to, że oni normalnie żyli i chorowali. I teraz jeśli patrzymy na Biblię stawiając, jakby używając krytycznego myślenia, nie dając się troszkę zmanipulować, bo my możemy zaakcentować. I powiedzmy, są różne metody, gdzie ja będę akcentował pewne treści, żeby one wam bardziej w pamięci zostały, pomijając inne i żebyście mieli wrażenie, że no tak, tak Biblia, no tak rzeczywiście, zobacz, cytował takie wersety biblijne. No to jest to, co się dzieje często w kaznodziejstwie, że właśnie kiedy się naucza jednostronnie w czarno-biały sposób o nawróceniu, o uzdrowieniu, że tylko w Bogu jest uzdrowienie. Tylko w nim. Wszystko poza to nie jest od Boga. Uciekajcie, wyjdźcie z niego pośród ludu mój. Nieczystego nie dotykajcie. I raptem się przysuwa mnóstwo takich pewnych wersetów i człowiek patrzy, no tak, no rzeczywiście, tam jest konkretnie powiedziane. Nie, to nie tam, tylko ktoś powybierał wersety. Czytaj kontekst, przyjrzyj się bardziej. To wymaga czasu rozpoznać kontekst, studiować Słowo Boże. Efekt jest taki, że tworzy się pewien mit, że prawdziwie wierzący to są uzdrowiani przez Pana. Naszym lekarzem jedynym to jest tylko Jezus. Nie, bracie kochany, tam lekarstwa, medycyna, czasami właśnie z takim pokpiewaniem, powiedzmy. Widziałem, jak jeden człowiek mówił świadectwo, że o, tu proszę bardzo, tu proszę, opinia lekarza, co medycyna pokazuje, że co, że ja chory jestem, Chrystus mnie uzdrowił. Bo jednak spojrzałem na tę opinię, potem mówię, wiesz co, to w ogóle nie koliduje, wręcz przeciwnie. Niepotrzebnie kpisz sobie z medycyny, bo ona wzmacnia twoje świadectwo.
Właśnie pokazuj, że medycyna rozpoznała to i byłem chory. Rozumiecie? Tu jest napisane. Ale modliłem się, służyłem Panu i dzisiaj Bóg mnie trzyma w zdrowiu. Mówię, w ten sposób, po co ty kpisz z medycyny? I twierdzisz, że tylko Chrystus ciebie uzdrowił. No może tak jest, że cię tylko uzdrowił, ale medycyna wcale się nie myliła. Sam twierdzisz, że byłeś alkoholikiem, że stwierdzono schizofrenię. No tu jest to napisane. To co ty mu zarzucasz medycynie, że ona kłamie? I to jest właśnie to, że jak człowiek pójdzie w mitologię taką, że powiedzmy tylko Jezus, że poprawność polityczna w świadectwie jest taka, że nie mówię, że poszedłem do lekarza. Pan sprawił, że jestem uzdrowiony. Ale jak to się stało? Wiesz, byłem u lekarza, wiesz, modliłem się tam. Ale Panu dziękujemy. Poprawność polityczna. Powiedzmy, nie, to znowu jest manipulacja. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Wiecie, dlaczego właśnie mamy pamiętać o tym? Dlatego, że spotykamy się z Ewangelią, z ludźmi, którzy są z krwi i kości. Że właśnie sytuacja, kiedy mój syn, jako 9-letni chłopiec, przyszedł do chłopaka jeżdżącego na tym wózku, powiedzmy, pogadać sobie po nabożeństwie. Mój ten niepełnosprawny, który jeszcze w te 9 lat jeszcze nie był aż taki sprawny jak dzisiaj. I raptem ja odwiedzam tego chłopaka, on mówi, Irek, wiesz dlaczego ja się chcę z tobą spotykać? A ja myślałem, że dlatego, że jestem taki fajny. Nie. Myślałem sobie, wiesz... Powiedz mi, a co się stało? On mówi, poznałem twojego syna. Aha, mówię, Mateusz, fajny chłopak. Mówię, wiesz co? Ja przez tego syna, jak patrzyłem na niego, porozmawiałem. Wiesz co, ja mam dla ciebie zaufanie, bo wiesz, czym jest cierpienie i czym jest zmaganie się z chorobą swojego dziecka. Ja mówię do Piotrka, wiesz co? Nie myślałem o tym w ten sposób, ale no to jest prawda. To zmieniło nasz sposób myślenia, zachowania. My nawet sobie nie uświadamiamy, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem, które rozwijesz, które leczysz, jest nieuleczalne i musimy się z tym pogodzić, że taki będzie, myśląc nawet o przyszłości, odpowiadać moim innym dzieciom. Tato, a co będzie z Mateuszem, jak umrzecie? Czy on zawsze taki będzie? Kto się nim zajmie? To są pytania dzieci pozostałego rodzeństwa, które musi odpowiedzieć. To są trudne rzeczy. Drążą bardzo głęboko. Ale okazuje się, że Bóg używa tego, że nie uzdrowił go w minutę, bo Boże bym nie miał co powiedzieć ludziom, którzy są w cierpieniu, są skaleczeni. Nie rozumiałbym. Może bym mówił, słuchaj, Pan cię uzdrowi. Może gdyby mnie Pan tak uzdrowił nagle Mateusza, bym był tego rzecznikiem i bym każdego uzdrawiał. Ale nie doświadczyłem takiego szybkiego uzdrowienia. Doświadczyłem innego. Zrozumienia tej sytuacji. Współczucia ludziom, którzy są dotknięci tym, że nawet jak nie widzą, że mam takiego syna, rozmawiam z nimi, Pan to chyba wie coś o tym. Mówię, wiem, bo mam takiego syna. Wiem, co to jest zderzyć się rodzicom młodym. Pierwsze dziecko inwalida. Mówi, to jest trzęsienie ziemi. Mówi, rozumiem, co czujesz. I wtedy raptem okazuje się, moje cierpienie staje się błogosławieństwem. Czy to nie jest Boże rozwiązanie? Czy to nie jest Bóg Wszechmogący co do sposobu? Zatem mitologia, ona jest niebezpieczna. No, oparta na wersecie biblijnym, ale przepraszam, czy ona jest pełną prawdą, zamkniętą? Że w Bogu jest uleczenie, a czy uleczenie spojrzenia na tą sytuację. Jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Bóg o nas zapomniał. Tak myśleliśmy, czuliśmy się, że ja jestem kaznodzieją, pastorem, a takie rzeczy się dzieją. Bóg nie odpowiada na modlitwę, nie chce uzdrowić dziecka. Można się obrazić na Boga i powiedzieć, nie chcę tak żyć, nie będę ci służył. Nie uzdrawiasz mojego syna. Mitologia prowadzi do niebezpiecznych decyzji. Dlaczego? Bo prowadzisz człowieka, Jezus jest twoim lekarzem. Ktoś się modli pół roku, rok, dwa, trzy, nie następuje zmiana. Bądźmy się dalej. Wiesz co, módl się. Ale co, nie modlisz się? Wiesz, ja tam się modlę po swojemu. Co, już nie chcesz? Wiesz co, daj mi spokój. Nie przychodzi do kościoła. Dlaczego? No, karmili, że będzie uzdrowiona, nie został uzdrowiony. To po co chodzisz w takie miejsce? Pamiętam wypowiedź w takim programie amerykańskim, jak pewna rodzina chodziła do Ben Hina i tam były te rzekomo uzdrowienia, bo ja nawet z bliska się przyglądałem, że to było wszystko naciągane, bardzo dużo zresztą naciągane było rzeczy emocjonalnych bardzo. I pewna rodzina bardzo wierzyła w to, że będzie uzdrowiona, ale ciągle nie doświadczyli tego uzdrowienia tam.
No ale, ale słyszeli, że prawdziwy wierzący, że Bóg nawiedza, że On nie pozwala, że mamy się nie zgadzać na tą chorobę, że mamy nie akceptować jej, że mamy wyganiać tego demona choroby, mamy przyjmować Boga, że nie umiemy od Boga łaski przyjąć, dlatego musimy się uczyć. I ta rodzina próbowała się ciągle uczyć, przyjąć tą powiedzmy łaskę od Boga, ale choroba nie ustępowała. W końcu odeszli i później pytają, ale dlaczego państwo odeszliście? Ja mówię, no bo trafiliśmy do kościoła, w którym mówili, że wierzący ludzie też mogą normalnie chorować i wielbić Boga i nie są gorszymi dziećmi Bożymi. Oto, czego potrzebowali. Że to im pomogło znaleźć równowagę, że mają chore dziecko i nie muszą na siłę ściągać, powiedzmy, jakiejś mocy, żeby uzdrowić, bo jej nie ściągną. Pan Bóg nie da się na siłę zmusić do ingerencji, że On kogoś uzdrowi. Nie ma takiej sytuacji, że Pan Bóg jest na smyczy u któregokolwiek z tych stadionowych uzdrowicieli. I dlatego później często musi być fałsz. Dlatego, że Bóg nie jest taki, że aha, ty woła mnie ten, o Józef mnie woła, ty, Pan Bóg zostawia aniołów, tron, lecę, bo przecież Józef każe, żebym przyszedł i uzdrowił, to ja zajdę, zamieszam. Ty, nie, absolutnie. To jest właśnie, przecież Biblia mówi, działa jak chce. To co ty mi chcesz powiedzieć, że Bóg działa tak chce, że na każde twoje skinienie to On będzie uzdrawiał? Albo jeszcze będziesz ogłaszał, że dzisiaj będziemy uzdrawiać chore uszy? Albo serca? Skąd ty o tym wiesz? Że Bóg akurat dzisiaj ma specjalizację sercową, powiedzmy, nie? I dlaczego o tym mówię? Bo to brzmi nawet tak zabawnie, to jest groteskowe. Dlaczego groteskowe? Bo to jest szalenie poważne, bo dotyka cierpienia ludzi. A brzmi to komediowo jak kabaret po prostu. I dlatego my sami ośmieszamy Chrystusa w ten sposób. Bo świat się przegląda, patrzy, ty, co oni tam wygadują? O, zdrowy będzie, nie? I tak sami patrzą, wyczekują, no bo chodzą na jakiegoś iluzjonistę do teatru, to tam fajnie, królika wyciąga wszystko, super, nie? A tutaj też, opatrz, chrześcijanie też mają swoje iluzje, nie? No, tak to wygląda. Ja nie twierdzę, że nie ma uzdrowień. Nie wiem, nie mogę potwierdzić, że są uzdrowienia na stadionie, dlatego że sobie życzył, powiedzmy, ten cudzotwórca, jak akurat był uzdrowiony. Tego nie wiem, nie mogę tutaj nic zaświadczyć, ale wierzę w to, że Bóg jest wciąż ten sam. Do tego dążymy, równowaga. Równowaga pełnego zaufania obietnicom pańskim, modlitwie i czynienie to, co do mnie należy. Dlatego mitologia, zawężanie pewnych pojęć, które stają się niebezpieczne, bo okazuje się, że nie starcza dla ciebie miejsca, żeby się tam zmieścić. I się zastanawiasz, a kim ja jestem? Ja mam pytanie. Była mowa na pierwszym wykładzie o tych zaburzeniach osobowości, aha, na przykład schizotypowe, antyspołeczne. I no, jeżeli chodzi o depresję, to tam wiadomo, jest jakieś leczenie farmakologiczne i też psychologiczne, a w jaki sposób się pomaga ludziom z tymi zaburzeniami osobowości? Czy to też jest jakiś proces leczenia? Tak, tak. To właśnie sprawa polega na tym, że czasami zaburzenia, w których objawy są dosyć jaskrawe i one momentami przyjmują postać objawów, które wchodzą w kryteria oceny już chorobowej, ale dlatego potrzebna jest, w procesie tej diagnostycznym potrzebna jest na przykład dobra obserwacja, ale która się odbywa klinicznie najlepiej w szpitalu. To wówczas jesteśmy w stanie zobaczyć, że to jest bardziej osobowość, aniżeli powiedzmy jakaś depresyjność czy pewne rzeczy. I teraz co się robi? Jeśli jest bardzo duże zaostrzenie, to się wprowadza farmakologię. Czyli tak jak się leczy powiedzmy pewne choroby, czy schizofrenię, czy depresję, jakiś powiedzmy o mniejszym nasileniu, mniejszym natężeniu, ale daje się lekarstwa. Ale generalnie się kładzie nacisk bardziej na psychoterapię, że ten człowiek musi bardziej zrozumieć siebie i przepracować pewne rzeczy i wprowadzać nowe nawyki, czyli tutaj kontakt z drugim człowiekiem, grupa psychoterapeutyczna, grupa wsparcia, to jest taka droga, powiedzmy, leczenia. Czyli jest to zrobione w kategoriach, jeśli powiem, w kryteriach chorobowych, to jest tak, że na zaburzenie osobowości nie dostaniemy renty. Nie, jak będzie tylko taka diagnoza, bo to nie jest choroba, nie? Jako choroba. Oczywiście jest to dysfunkcja, która utrudnia życie i to bardzo. Natomiast to jest też taka rzecz, że tu człowiek musi wykazać więcej pewnego zaangażowania. Wówczas ludzie, którzy pracują, przechodzą psychoterapię, niekiedy,
jest widać korzystne zmiany. Pytanie może takie bardziej osobiste, jeśli można. Jak sobie pastor radzi w takim oddzielaniu w tej pracy różne historie? Słuchasz trudne historie, no później no trzeba to jakoś godzić z życiem domowym, jednocześnie żyje się pewnie tymi historiami trudnymi. To nie zawsze są sukcesy, czasami są też porażki, jakbyś mógł tak uchylić rąbka tajemnicy, tak za kulis, jak wygląda ta praca. Powiem, jakie mam marzenie i co by było dobrze, a później powiem, jak jest. Marzenie jest takie, żeby była chrześcijańska ta superwizja. W systemie terapeutycznym, świeckim, NFZ-owskim jest tak zwana superwizja. To znaczy, że są bardziej doświadczeni psychoterapeuci czy psycholodzy, którzy organizują spotkania, na których się przepracowuje pewne rzeczy. Przede wszystkim nasz odbiór, tak zwaną recypatię, czyli to, jak ja odbieram kontakt z pacjentem, jakie wrażenia to na mnie robi, jakie zostawia ślady, powiedzmy, mówię o trudnościach pacjenta, ale nie zajmujemy się tyle tym, jaki ten pacjent jest, co z nim zrobić, ale tym, co psychoterapeuta robi, czyli mówimy o swoich wątpliwościach, o porażkach nawet w kontakcie terapeutycznym. O tym wszystkim to jest potrzebne. Tam też jest moment, taka okazja do tego, żeby ujawnić też emocje, które nam towarzyszą niekiedy w tych różnych sytuacjach. I to jest ten system, który funkcjonuje, jest całkiem sprawny. Chciałbym, żeby on zaistniał też wśród wierzących duszpasterzy, żebyśmy my, kontaktując się z trudnymi osobami, trudnymi sprawami, mogli też mieć miejsce, że tak powiem, zrzutu tego ciężaru po prostu. Że ktoś, kto mnie rozumie, słucha mnie i mówi, bo to, tak jak zauważyłeś, ukrywanie pewnych tajemnic, a tutaj musimy w pewnym stopniu, mamy tajemnicę terapeutyczną, tajemnicę duszpasterską, tajemnicę spowiedzi tak zwaną, to zatem to też nas troszkę obciąża. Bo spotykamy się z ludźmi, ludzie mają różne opinie, no ale ty nie możesz się wdawać w te opinie. Mówi, nie, to tak nie jest, ja z nią rozmawiałem, bo ona tak mówiła. Broń Boże, tu nie dajesz się wciągnąć w takie rzeczy, ale to cię obciąża, że no ty tam rozmawiałeś z nią, to powiedz coś. No nie powiem, nie? I to, ale to w kolei jest tam gdzieś w pamięci, ja mam tę świadomość. I tu jest potrzeba, to co ja robię, to czasami ja rozmawiam z niektórymi pastorami o niektórych kwestiach, moimi przyjaciółmi zaufanymi, mówię o pewnych trudnościach, ale dużo spędzam też czasu na modlitwie. Moje samochody wysłuchały takich modlitw i takich słów i treści, bo jak jadę sam, to mogę pogadać z Bogiem i ze sobą. Powiedzmy, nikt nie słyszy. Dlatego się psuje jakoś szybko te samochody. Może się nasłuchały i nie dały rady. W każdym razie modlitwa na pewno głośna. Czasami, no to może wyglądam na może szalonego człowieka, że pójdę i po prostu muszę w jakimś polu czy coś, nawet krzyczę po prostu, bo jakąś rozpacz, poczucie takiej bezradności, po prostu no muszę niekiedy w ten sposób, wołając do Boga, modlę się, nie? Jest to bardzo potrzebne i mam kolegów, koleżanki, świeckich psychologów i psychiatrów, z nimi czasami o pewnych kwestiach rozmawiam. Nie poruszam zagadnienia z obszaru duszpasterskiego, bo to są pewnie czasami rzeczy już wewnętrzne kościoła, czasami trudne do zrozumienia, aczkolwiek rozmawiamy, bo ludzie są ludźmi, czy to jest wierzący, czy niewierzący, po prostu widzimy pewne objawy pewnych zaburzeń, stąd też rozmawiamy o pewnych sprawach, nie wnikając w to, czy ktoś jest bardzo wierzący, czy niewierzący. Potrzebna jest rozmowa, to robię. I co jeszcze robię? Staram się, żeby i chciałbym, żeby to więcej zrobić, ale robimy to. Pomijając to, czy nas stać na to, czy nie, to od czasu do czasu zabieram żonę i jeździmy po prostu w różne miejsca, daleko od miejsca zamieszkania. I zaprzątujemy sobie umysł czymś, czego nie mamy na co dzień. To pojechaliśmy sobie do Florencji, to pojechaliśmy do Padwy i do Wenecji. To tu lubimy sztukę antyczną, przede wszystkim kulturę renesansu, malarzy, pisarzy i tak dalej. Moja żona szczególnie, bo ona jest też również takim kulturoznawcą i filologiem polskim. Stąd żona mnie wiele rzeczy wprowadza i pozwala, że ja inaczej patrzę na pewne rzeczy. Tu sobie dużo rozmawiamy na ten temat i to jest bardzo ważne. Po prostu ostrzenie piły i
i sterylizacja taka po prostu, taki detoks w stosunku do codzienności tego, co jest. I to jest jakby mój sposób, który jeszcze mnie trzyma, chociaż może mi się wydaje, że jestem normalny, musicie zapytać mojej rodziny, to wtedy oni wam powiedzą bardziej, czy ja jeszcze jestem normalny. Natomiast to jest taka bardzo ważna rzecz i to staram się robić coraz częściej, dlatego na te konie się rzuciłem, znaczy nie rzucałem się, ja wsiadłem. Koń mnie zrzucił, ale też myślałem o takiej hipoterapii po prostu pobytu. No coś tam ostatnio wyszło z tą klaczą, musimy pogadać, powiedzmy, nie lubi mnie chyba. W każdym razie, no mam nadzieję, że właśnie jakieś takie czynności, pływam i postawiłem się za cel, pływam kilometr w ciągu tam 40 minut, czyli 40 bazenów w tą i z powrotem kraulem. Ruch fizyczny, to co ja wam mówiłem, no ja sam stosuję pewne rzeczy, bo sam sprawdzam, jeśli czytam różne, powiedzmy, jakieś odkrycia i rzeczy, niektóre rzeczy sprawdzam, próbuję. Nie próbuję wszystkich leków, nie. Także to akurat nie. To raczej tylko te pewne rzeczy, które mogę sam zrobić, to próbuję. I no, staram się. I tak jak mówiłem, kontakt z kulturą. Lubię operę. Tu się można ubrać elegancko. No do opery się chodzi jak na studniówkę. Co to? Kobiety szczególnie. Mogą mi włos zaczesać, powiesić siorek jakiś tu. Znaczy, zapomniałem. No, w każdym razie, elegancko się ubieramy, żeby się przejrzeć w oczach miasta. Nie? Że po prostu idziesz, przeglądasz się w jakiś sposób, a ludzie będą spoglądać na ciebie, jak się ubierzesz. Elegancko. To daje też takie poczucie satysfakcji, estetyki. Ale tu mamy kontakt z wysoką kulturą, bowiem 50 ludzi na scenie, czasami więcej, raptem ci wykonuje na żywo coś. Tam nie ma powtórek jak podczas nagrywania filmu. Po prostu tam wychodzą i śpiewają. Nie mogą się zajęknąć. Emocje wyrażają, piękne barwy, światła. Siedzisz i odlatujesz od swojego świata. Zapominasz o wszystkich rzeczach, siedzisz w teatrze czy na operze, koncentrujesz uwagę na to i delektujesz się. I powoli czujesz, jak spływa z ciebie, bo przyjmujesz te treści. To są rzeczy, właśnie te rzeczy robię po prostu. Chodzę na koncerty i śpiewam Lady Punk mniej niż zero, albo tańcz głupia tańcz, krzyczę, no już. Raz zaprowadziłem jednego pacjenta, on mówi, nie wiedziałem, że pan to tak potrafi. No to mówię, no tak, a, mówię, a jak miałeś wiedzieć, co ja w gabinecie mam tak skrzyczeć? Nie no, tu jest koncert, tu krzyczymy. No bo w gabinecie zachowujemy się poprawnie. Także no, tak to wygląda, no. Pracując z dziećmi, obserwujemy dość duży wzrost z roku na rok, wszelkiego rodzaju wzrost orzeczeń, wszelakich dysfunkcji. Czy to rzeczywiście dzieci coraz bardziej popadają w wszelkiego rodzaju dysfunkcje, czy nauczyliśmy się bardziej to diagnozować? Myślę, że to są dwa takie bieguny. Jedna, że troszeczkę żeśmy zaniżyli te kryteria, że bardzo szybko wpadają ludzie w obszar diagnostyczny, że coś się tam dzieje. A po drugie, że rzeczywiście dzieci są też odzwierciedleniem tego powiedzmy, tych zaburzeń cywilizacyjnych. Że nie tylko my dorośli odczuwamy i widzimy, że jest wzrost zachorowań na choroby psychiczne bądź też dysfunkcji takich psychicznych, ale dzieci nasze też będąc przy nas, one też to mają. Na pewno coś jest na rzeczy. Natomiast czy to jest najlepsze, że jak czasami są orzeczenia, że bo jak moja żona jest nauczycielką i mówi mi, że po prostu ma tyle orzeczeń, że nie wiadomo jak egzamin prowadzić, bo nie wiadomo czy nie urazisz i tak dalej, to co może za niego trzeba zdać już w końcu, no bo jest tak już zaburzony. To po co się uczy w tej szkole, skoro nic nie może zrobić, jeśli chodzi o kwestię egzaminu. To są rzeczy, które jakby nie podobają mi się, bo nie wiem, do czego mają prowadzić takiego człowieka. Natomiast faktem jest, że będzie wzrost i widać, jeśli chodzi o dzieci, wzrost myśli rezygnacyjnych, a szczególnie mając na uwadze teraz wojnę, to kiedy nasłuchają się te dzieci, a nie jest trudno, bo gdziekolwiek nie otworzą czegoś, to ciągle słyszą groźby, że ekonomiczny krach, że nie będzie pieniędzy. Ono może nie zarabia pieniędzy, ale wie, że od tatusia dostaje. I się zastanawia, czy jeszcze będzie dostawać od tatusia. A może tatuś mówi, nie mogę ci za dużo teraz dać, muszę trochę więcej. Dlaczego? No bo słyszał, że energia wzrosła, że zawęża się powiedzmy te budżety. Stąd też te dzieci też to widzą. One nie są analitykami ekonomii. One nie są psychologami, żeby wytłumaczyć sobie to uczucia. Oni są zwykłymi ludźmi, którzy widzą, że rodzice mają zakłopotanie, że trąbi się o tym, że jakiś Putin grozi światowi.
I to się wszystko w nich miesza. I pytanie, co ma się rodzić? Oni mają mieć wielką nadzieję, pomysły? To tylko w Atomickich i w reklamie jest przyszłość pokazywana, że będzie łatwa energia, tania i dobra dla wszystkich, nie? No, ale w życiu codziennym to dzieci aż tak nie są rozentuzjazmowane, patrząc na przyszłość, dlatego że jest to trudne. I to jest i bardzo możliwe, że tak jest. Kolejna sprawa, no... Pojawiają się dysfunkcje te. Jaka jest ich przyczyna? No mówiliśmy tutaj z perspektywy biblijnej, ale też perspektywa biologiczna, a generalnie jaka jest kondycja społeczeństwa? I teraz jeśli ludzie o obniżonej kondycji fizjologicznej, psychicznej, potem rodzą się dzieci u nich, one nie będą silniejsze od swoich rodziców. Zatem rodzi się pokolenie, które jeszcze jest słabsze. Ja jak patrzę na młodych ludzi, którzy z byle powodu załamują się, tu już grożą śmiercią albo już staje na parapecie, powiedzmy, że no, bardzo krucha jest to konstrukcja psychiczna tych młodych ludzi. Cóż dopiero jakby to była wojna. Po prostu, to, nie wiem, to część się sama zabiła, zanim by atak był, dlatego że taka jest słabość. I stąd też generalnie żyjemy w takim świecie, gdzie to się wszystko tak miesza, człowiek jest coraz słabszy. Dlatego Ewangelia z tą treścią, dlatego z młodymi ludźmi warto też pracować nad tym, by oni już mogli upatrywać to, jacy oni chcą być, żeby kształtować swój charakter, żeby wizerunek, model Jezusa Chrystusa mógł być, stawać się ideałem, służba dla Jezusa, stawać się sensem, że nie koliduje, że on będzie chirurgiem, czy będzie profesorem fizyki, czy będzie kucharzem, czy kierowcą, może być wyznawcą Jezusa, naśladowcą Jego. I że może swoją przyszłość w ten sposób rozpatrywać, że w Jezusie może się realizować. I to są potrzebne rzeczy dla młodego pokolenia, żeby pokazywać, że to jest sens, przy tym, że uczymy ich też i wiadomo, że szczególnie młodzi mogą to odbierać. Ja sam to odbierałem, byłem młodszy. Ja pamiętam, że zakochałem się w mojej obecnej żonie i planowaliśmy ślub, życie wspólne. I pamiętam, że jakaś była takie natężenie informacji o powiedzmy powtórnym przyjściu, że Chrystus niedługo przyjdzie, że koniec świata. I autentycznie, słuchajcie, miałem takie odczucie. Ja pamiętam, że teologię wtedy studiowałem z kolegami, że taki byłem trochę niezadowolony, że dlaczego tak szybko? Ja się dopiero zakochałem. Chciałem jeszcze tutaj rodzinę założyć, a tu już Chrystus przyjdzie, nie? I taki byłem troszkę taki niezadowolony z tego, że ten Chrystus przyjdzie. No właśnie, ja rozumiem młodych ludzi, którzy chcą rozwijać jakieś wizje i marzenia. Informacje katastroficzne, zawężające ich możliwości, no one uderzają w to, że jest myśli rezygnacyjne. A co to takiego? To jest stan, kiedy przestaje mi na czymkolwiek zależeć. Powiedzmy, to jest takie określenie młodzieńcze, które słyszeliście zapewne. Ono nie jest najładniejsze. Ale nie jest też jakieś takie bardzo wulgarne. Mam na to wywalone. To jest właśnie określenie tego, że nie zależy mi po prostu. Co mnie to obchodzi? Mam na to wywalone. Nie będę tego robił. Ale przecież dwóje dostaniesz z tego. No i co z tego? Jak to się nie przejmujesz? Nie. I weź teraz zrób, żeby się przejął. No, no ty się za niego już przejmujesz. No, a może gorzej, jak ci dziecko powie, tata, ty już wystarczająco się przejmujesz. No ale coś z tym trzeba zrobić. No właśnie. I to jest, myśli rezygnacyjne są tym, że nie ma punktu zaczepienia, żeby go zmotywować. I to jest problem, bo jeśli się to przedłuża, to potem wychodzą różne pomysły dziwne. Oni w tych internetach mają różne ciekawe rzeczy i później ktoś tam się truje albo coś się dzieje, bo dochodzi szybko do myśli samobójczych, bo to już tak głęboko zaszli w stan tego, że nic nie ma sensu, że to działa na nich. Dlatego jakby trzeba coś w zastępstwie dawać. Dawać coś, co może im dawać tę szansę. Nie wiem, czy widzieliście fajną reklamę ostatnio. Reklama Daci. Taka dosyć świeża. Jak siedzą rodzina, dwoje dzieci, siedzi w komórkach. Rodzice patrzą na siebie, patrzą na nich, a dzieci w ogóle nie patrzą na nich, nie? W końcu patrzy na żonę, wstali, a córka puka, patrzą z chłopakiem, a rodzice wsiedli w samochód i odjechali. Odjechali z takim kajakiem na dachu. To jest fajny przykład właśnie, że czasami trzeba zastosować metodę ignorancji. Nie zmuszaj ich, że mają wszystko robić to, co ty. Po prostu rób swoje. Chcesz? Siedź w domu. Siedź tutaj w swojej komórce. Ja będę robił to czy tamto. Czasami tak trzeba, bo niekiedy, jak się stajemy zakładnikami jakichś huśtawek nastrojów naszych dzieci, to wcale nie pomaga. To oni się bawią świetnie, bo my się więcej przejmujemy niż oni,
a w naszym przejmowaniem niczego nie rozwiązujemy w ich życiu. Dlatego trzeba stawiać pewne granice, że oni są odpowiedzialni za te rzeczy. Nie chcesz pojechać, to nie pojedziesz. Ale ja bym poszedł na pizzę. Pizza to będzie tam, jak pojedziemy. A tutaj, tu masz dom i bułkę suchą z musztardą, nie? Czy coś tam, może coś więcej jeszcze w lodówce jest, nie? Do musztardy. Nie, w każdym razie po prostu pewne granice, nie? Żeby nie poddawać się, nie rozczulać się, na pewno nie okazywać litości, bo ci ludzie nie są prześladowani, nie cierpią, żeby im litość okazywać. Oni potrzebują zrozumienia, ale też pomocy, że stawiania pewnych granic i stawiania pewnych zadań do wykonania. Chociaż będą jęczeć, za to jak wykonają zadania, należy ich nagradzać. Należy ich nagradzać, nawet nie obiecywać nagrody, ale jak zrobią, to właśnie dać im coś, że będą zdziwieni. Bo to może rodzić w ich umyśle taką prawidłowość, że po prostu warto coś zrobić, skoro tata proponuje, czy mama, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale ma z tego korzyści. A po pewnym czasie myślę, będą rozumieć, że to jest sensowne. Wykonywanie pewnych obowiązków. Także to jest proces trochę trudny. Stąd też młode pokolenie w tym czasie ma trudności, ale nie mogę powiedzieć, bo Biblia o tym mówi. Że nie mów, że dawne dni były lepsze albo nawet trudniejsze. Każde pokolenie ma swoje wyzwania. Oni mają swoje inne trudności niż my mieliśmy. My nie mieliśmy w tamtych czasach tak wyposażonych sklepów, jedzenie, ubrania. Nie mogliśmy nosić tego, co nam się podobało, bo nas nie było na to stać. Dzisiaj oni mają wszystko. I wydaje się, że wtedy my marzyliśmy o tym, żeby mieć takie buty, takie ubranie, a takie walkmana. Powiedzmy, to było coś kiedyś, nie? Nie każdy miał. Natomiast dzisiaj oni to wszystko mają i w dużo większej ilości niż my mieliśmy, ale okazuje się, że są nieszczęśliwsi od nas. Nie? I stąd też tu warto pracować nad taką konfrontacją, żeby pomóc im rozumieć, w czym są, co się dzieje. I ja, tak mi się wydaje, że najskuteczniej to wprowadzać w Ewangelię. Prowadzić do wiary. Pozwalać, by przez słuchanie Ewangelii rodziła się w nich wiara. Jeśli się nawrócą, to jest łaska i szczęście Boże, że po prostu możemy, mogą po prostu zacząć inaczej myśleć, bo będą sami zaczynali czytać Słowo Boże. No tak to widzę. Natomiast terapeutyka z młodymi ludźmi jest poważnym wyzwaniem i jest bardzo trudne i sami dobrze wiecie, że nie ma tak wielu terapeutów, psychiatrów w naszym kraju i dzisiaj się bije na alarm, że musi to się to zmienić. Nie? Dziękuję serdecznie za uwagę.